Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na recenzję Samsunga Galaxy A50. Galaxy A50 to taki najbardziej średni ze średniaków Samsunga. Pochodzi on z nowej serii, która zadebiutowała z początkiem kwietnia. Ma ona dwucyfrowe oznaczenia. Mamy zatem numerację od Galaxy A10 po Galaxy A80 w tej chwili, pewnie A90 też kiedyś będzie. No i A50, wiadomo, ląduje dokładnie w połowie, czyli powinien być takim ultra średniakiem. Od takiego telefonu to już trochę wymagamy. Czy A50 sprosta wymaganiom? No zobaczmy, zapraszam. Zacznijmy tradycyjnie od szybkiego rzutu oka do zawartości opakowania do zestawu. Zestaw jest dość prosty, bo zawiera szybki zasilacz, zawiera przewód USB i słuchawki. Słuchawki trochę takie sobie, bo z jednej strony grają całkiem nieźle, z drugiej moim zdaniem nie są zbyt wygodne w noszeniu, bo są twarde. Ale widocznie moje uszy są trochę niekompatybilne, bo generalnie z tego rodzaju słuchawkami mam problem, one mi wypadają, one mnie uwierają. Wolę takie dokanałowe, ale obiektywnie muszę przyznać, jeżeli chodzi o dźwięk, no to po prostu są dość przyzwoite, jak na słuchawki fabryczne mogą być. No i oczywiście jest też makulaturka i igła do otwierania gniazda na karty. No i to by było na tyle. Obejrzyjmy telefon. Galaxy A50 występuje w kilku różnych wersjach kolorystycznych. Ja, jak widzicie, wybrałem sobie taką raczej mało męską, ale to tak trochę z przekory. Od po prostu najbardziej rzuca się w oczy i najbardziej mi się spodobała. Bo to jest taki telefon, moim zdaniem, troszeczkę kobiecy i myślę, że najbardziej właśnie spodoba się przedstawicielkom płci pięknej. Dlaczego? Bardzo fajnie leży w ręku. Jest stosunkowo nieduży wobec rozmiaru wyświetlacza. Ma fajnie wyprofilowany tył. I naprawdę rewelacyjnie się go trzyma. Wierzcie mi, dawno, dawno nie trzymałem smartfona z taką przyjemnością jak tego. Nie wiem, ciężko mi opisać, słuchajcie, to uczucie. Naprawdę, próbuję być z Wami szczery, ale no nie potrafię tego określić słowami. Fajnie leży w ręku i tyle. Jest ciepły, bo zastosowano tutaj coś nowego. Oni to nazwali glastik. I ta nazwa w sumie, mieszanka szkła i plastiku, doskonale oddaje ideę tego no powiedzmy to wprost, tworzywa, tak? Ono wygląda jak szkło. Naprawdę bardzo dobrze udaje szkło. Jest dość odporne na zarysowania, bo ja tego telefonu używam, no używam go od premiery praktycznie i wygląda wciąż jak nowy. Naprawdę nie porysował się jeszcze. Fajnie to się mieni. Nawet czarny już nie jest taki zwyczajnie czarny, bo kiedy pada na niego światło, to tutaj fajnie się mieni taka tęcza, a inne kolory, no to wyglądają jeszcze lepiej. No, ale mamy też zalety tworzywa. Lekkość, takie ciepło w dotyku. No, po prostu przyjemny ten telefon jest do trzymania. A jeżeli chodzi o ergonomię, nie mam żadnych zastrzeżeń. Przyciski na standardowym miejscu, wygodnie się nie trafia. Ekran można ogarnąć jedną dłonią. Także pod tym względem wszystko jest w porządku, wszystko jest na swoim miejscu. A, no i co ważne, nie zabrakło mini jacka. Kolejna zaleta tego telefonu. Poza tym, że fajnie go trzymać, to jeszcze można sobie podłączyć nasze ulubione słuchawki, nie rezygnując z możliwości na przykład ładowania telefonu w tym samym czasie. To mi się strasznie podoba, no ale wspomnę Wam o tym, że w wyższym modelu Galaxy 80 jacka już nie ma, więc może spieszmy się kochać mini jacki w Samsungach, bo chyba zaczynają odchodzić. Zobaczymy. Ale wróćmy do A50. Winien Wam jeszcze jestem parę słów na temat jakości wykonania. No słuchajcie, nie mam zastrzeżeń. Generalnie Samsung robi porządnie zmontowane telefony, używa porządnych tworzyw, przynajmniej w tych seriach od średniaka wzwyż. No i tu jest tak samo. Absolutna perfekcja, nie ma się do czego przyczepić. Sztywność dobra. Tutaj nic nie trzeszczy, nic nie pyka, nic nie stuka. No i jeszcze jest coś fajnego. Gniazdo na karty jest potrójne, czyli nie musimy rezygnować z dual SIM, jeżeli chcemy sobie powiększyć pamięć w telefonie. Bardzo, bardzo fajne. A wyświetlacz? No cóż, wyświetlaczem też będę się ekscytował, bo moim zdaniem jest to, no dobra, nie powiem, że najlepszy, bo nie zaryzykuję tego stwierdzenia, ale jeden z najlepszych wyświetlaczy, jakie możemy znaleźć w tym segmencie cenowym, czyli powiedzmy między 1000 a 2000 zł. Naprawdę jest super.
No bo raz, że fajnie wygląda, zajmuje prawie cały przód, jest niewielki, minimalistyczny notch na górze i podoba mi się, że ramkę naprawdę dociągnęli, zmniejszyli ile się dało. No z tyłu jednak bródka trochę pozostała, ale też jest dosyć niewielka jak na klasę średnią, czyli wygląda to fajnie. A do tego, słuchajcie, no AMOLED, świetne kolory, świetna czerń, bardzo dobra czytelność w słoneczne dni. Naprawdę przekonałem się, że z tego telefonu można wygodnie w słoneczny dzień korzystać i poprawna oczywiście współpraca z okularami, z polaryzacją. No i do kompletu oczywiście można sobie włączyć w interfejsie tryb nocny, można też mieć ochronę wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim, no i można sobie balans barw dostosować do własnych upodobań, czyli mamy, że tak powiem, komplet zalet, a wad, powiem Wam szczerze, w tym wyświetlaczu wad jakoś nie widzę. W kwestii ekranu dodam jeszcze, że jest oczywiście Always On Display i to taki, który sobie możemy dość szeroko spersonalizować, włącznie z intensywnością świecenia i czasem, w którym ma on być aktywny, czyli możemy to bardzo dobrze dostosować do naszych potrzeb i wymagań, żeby nas w nocy nie raziło. No i jest też wybudzanie dwuklikiem, nie ma za to diodki powiadomień, no bo po co, jak mamy Always On Display, chociaż niektórzy pewnie będą narzekać, że tej diody nie ma. No i niektórzy z Was już pewnie pomyśleli, że tak będę chwalił i chwalił do samego końca recenzji. No nie, bo parę słów gorzkich niestety na temat zabezpieczeń. No jest nie najlepiej. Czytnik ekranowy, modny, hitowy, no jest się czym pochwalić, bo czytnik ekranowy w średniaku bomba, tak? Tylko, że przydałoby się jeszcze, żeby on działał trochę lepiej niż działa, bo moim zdaniem zdecydowanie zbyt często serwuje komunikat o błędzie odczytu, zbyt często każe przytrzymywać palec dłużej, zbyt często każe przyłożyć palec jeszcze raz, bo nie rozpoznał. No i po prostu, krótko mówiąc, czytnika papilarnego w Galaxy A50 nie jestem zadowolony, mógłby działać zdecydowanie lepiej. Producent tutaj wprowadza już poprawki do oprogramowania, ale nadal ten czytnik pozostawia nieco do życzenia. Na pocieszenie pozostaje nam rozpoznawanie twarzy, ale takie proste, oparte o obraz przedniej kamerki. Czyli w ciemności no, zadziała tak sobie, chociaż możemy twarz podświecić ekranem, no ale jak jest noc, to może to działać różnie, a na pewno działa wolniej. Ten system ochrony telefonu nie jest uznawany za najpewniejszy, zdecydowanie jest mniej bezpieczny od obrazowania opartego o obraz twarzy 3D i odcisku palca, ale na szczęście ten A50 nie daje się oszukać na śpiocha, czyli musimy mieć przynajmniej jedno oko otwarte, żeby nas telefon poznał. No i okulary w zasadzie nie robią mu większej różnicy, chyba że naprawdę takie mocno przyciemnione przeciwsłoneczne, no to wtedy, no niestety, takie okulary będziemy musieli zdjąć. A jak oprogramowanie? Android Pie plus interfejs Samsung One UI. Wszystko to razem naprawdę daje się polubić. Prosto, rzeczowo, schludnie. Co ważne, interfejs wykonano tak, że łatwo sięgamy do elementów, które są ważne, czyli to, co istotne dla nas, to, co możemy przełączać, jest w zasięgu naszego kciuka, a opisy mamy powyżej i to jest bardzo fajne rozwiązanie, bardzo to w One UI lubię. Oczywiście możemy sobie zmieniać układ przycisków na dolnej belce, oczywiście możemy sobie konfigurować panel skrótów, możemy stosować tematy ekranowe. Jest tutaj trochę takiego, powiedzmy, dodatkowego dobra, ale nie za dużo. Mamy sterowanie gestami, mamy trochę aplikacji na start, nie za dużo, ale jest kilka dodatków, chociażby pakiet do Microsoftu, kilka aplikacji takich czysto użytkowych od Samsunga. Zdecydowanie nie można tu mówić o nadmiarze preinstalowanych aplikacji, a już na pewno nie można powiedzieć, żeby były tu jakieś preinstalowane śmieci. Jak być może zauważyliście, nie ma klawisza Bixby. Tutaj Bixby możemy włączać klawiszem włącznika, ale wcale nie musimy. Natomiast Bixby jest w tym telefonie. No i ja osobiście powoli się przekonuję do tego rozwiązania, chociaż no wiadomo, polski nadal, no wiadomo. Natomiast bardzo użyteczne staje się dla mnie narzędzie pod tytułem Bixby Vision. Rozpoznawanie kodów QR, czy skanowanie i tłumaczenie tekstu w locie, czyli najeżdżamy sobie aparatem na obrazek i tłumaczymy. To kiedyś było w Nokiach, ja tego dosyć często używałem.
No i fajnie, że teraz mam to w telefonie już preinstalowane, nie muszę tam żadnych Google Lens doinstalowywać czy coś takiego. Oczywiście nie brakuje takich oczywistych dodatków w rodzaju dyktafonu czy przeglądarek internetowych, bo nawet jest i Chrome, i przeglądarka własna Samsunga, dosyć nawet fajna. Jest, co ciekawe, u Samsunga Radyjko FM. Ale równie ciekawe, Samsung z jakiegoś powodu nie preinstaluje już aplikacji Samsung Muzyka, zamiast tego bazuje na rozwiązaniu Google. A jak już przy dźwięku jesteśmy, no to o słuchawkach mówiłem Wam na wstępie, a teraz o głośnikach. Słuchawkowy, do rozmów. Wszystko w jak najlepszym porządku, czysto, wyraźnie. Mogłoby być nieco głośniej. Tak samo zresztą jak w przypadku zewnętrznego, czyli tego dolnego głośnika. Jest pojedynczy. Gra czysto, gra wyraźnie, ale są sytuacje, kiedy wokół nas robi się gwarno, kiedy tak sobie pomyślimy od razu, że przydałoby się trochę więcej mocy. Ale dźwięk jest jak najbardziej poprawny. Ten podawany na słuchawki przez mini jacka również jest w porządku. Mamy Dolby Atmos, tu warto to zaznaczyć. Dźwięk jest dobry. No, te słuchawki zestawu takie sobie, ale też na początek od biedy mogą być. Więc ja absolutnie bez zastrzeżeń, podobnie żadnych zastrzeżeń do modułów łączności. Bluetooth chodzi, NFC chodzi, GPS chodzi, jeżeli chodzi o trzymanie zasięgu sieci, też jest ok. Byłem już w takich trudnych, kłopotliwych miejscach z tym telefonem i no, dawał radę. Powiem, nie odstawał od mojego drugiego telefonu, od Galaxy Note, także jest całkiem spoko, bo dorównał zasięgiem flagowcowi. Pod tym względem, pod względem komunikacji i dźwięku nie mam do tego smartfonu większych zastrzeżeń, chociaż tak jak mówię, mógłby czasem bywać głośniejszy. A wydajność? No cóż, w środku siedzi Exynos 9610 z 4 GB pamięci operacyjnej. No i to razem powinno zapewnić telefonowi naprawdę już bardzo sprawne działanie. I przeważnie tak jest. Generalnie. Większość czasu telefon działa płynnie, telefon nie pozostawia absolutnie żadnego miejsca na krytykę, działa tak, jak oczekujemy od średniaczka, wszystko jest w najlepszym porządku, aczkolwiek parę razy zdarzyło mi się, że telefon się trochę zamyślił. Nie było to często, nie było to irytujące, niemniej zdarzyło się. Pewnie to jest do usunięcia w drodze aktualizacji. Możliwe, że tam jeszcze jakieś choroby wieku dziecięcego wychodzą z optymalizacją nakładki, ale odnotowuję, zdarzyło się, chociaż przeważnie telefon pracuje tak, jak powinien, tak jak tego od niego oczekuję, oferując całkiem przyzwoitą wydajność, umożliwiając granie w gry, umożliwiając korzystanie z różnych aplikacji czysto użytkowych. Tutaj większych zastrzeżeń nie miałem, niemniej no, zaniepokoiły mnie te okresowe spowolnienia działania. Możliwe, że wynikały one z tego, że telefon coś gdzieś tam w tle robił, może ubijał jakąś aplikację, ciężko wyczuć, ale kilkanaście razy mi się to zdarzyło, powiedzmy na przestrzeni miesiąca. Tak, żebyście mieli obraz sytuacji, że nie jest to jakiś dramat, ale czasem coś takiego wystąpi. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, no to ja jestem zadowolony, bo ten testowy egzemplarz miał pamięć 128 giga. Moim zdaniem wystarczającą, no bo mamy jeszcze w razie czego gniazdko na kartę microSD, a tej pamięci na starcie nieco ponad 100 GB mamy wolnego, czyli zupełnie przyzwoicie to wygląda i telefon jest jak najbardziej używalny z taką pamięcią. Teraz parę słów o akumulatorze. Jest niezły. Naprawdę pozytywnie mnie bateria zaskoczyła. Oczywiście duża w tym zasługa jej pojemności, 4000 mAh. No to już coś znaczy. I faktycznie bez problemu ten telefon wytrzyma 2 dni działania takiego normalnego użytkowania. Jak będzie ostra orka, taką jaką mu zafundowałem na początku, zaraz po premierze, no to 1 dzień wytrzyma. Słuchajcie, już w pierwszym dniu, kiedy ten telefon konfigurowałem, uruchamiałem, robiłem sporo zdjęć, filmów i tak dalej, zauważyłem, że ten akumulator zapowiada się naprawdę dobrze. No i do końca testu nie rozczarował mnie. Jeżeli chodzi o szybkie ładowanie, no to cóż, mogłoby być jeszcze trochę szybsze. Bo takie napełnienie baterii od 0 do 100% zajmuje gdzieś w okolicach 2 godzin, czyli jeszcze można szybciej, ale no nie jest tak tragicznie, nie jest źle. No i dodam jeszcze, że niestety zabrakło ładowania bezprzewodowego, chociaż aż się prosi, bo tu jest stworzywa. Samsung przyzwyczaił nas do tego, że jego smartfony robią przeważnie dobre zdjęcia. No i można powiedzieć, że A50 nie jest tu wyjątkiem.
Mamy z tyłu modny, potrójny aparat. 25 megapikseli, 1,76 słona w głównej matrycy. Do tego mamy 5-megową matrycę z przysłoną 2.2 do rozmywania tła i 8-megową matrycę z szerokokątnym obiektywem, również 2,2. Z przodu z kolei 25 megapikseli i przysłona 2,0. Jak to wszystko się spisuje? Już Wam mówię. Jeżeli chodzi o zdjęcia dzienne, absolutnie żadnych zastrzeżeń mieć nie można. Oczywiście obiektyw szerokokątny ma trochę słabsze światło, więc im więcej cienia, tym nieco gorszy obraz zaoferuje, ale za to te zdjęcia są dosyć fajne, bo faktycznie szeroki kąt jest dość duży. No i do tego jeszcze, szczególnie w ujęciach architektonicznych, uzyskujemy ciekawy efekt. Wyraźnie widać, że te zdjęcia były robione szerokim obiektywem. Jest ten typowy dla rybiego oka efekt deformacji obrazu na jego skrajnych, w jego skrajnych partiach. Niemniej jest to dosyć miłe dla oka i mnie osobiście się podoba. Aczkolwiek w oprogramowaniu zabrakło automatycznej korekty geometrii obrazu, takiej jakiej na przykład mamy w Galaxy S10. No ale wiadomo, to nie jest flagowiec, tylko średniak, więc możemy ten brak jakoś tam wybaczyć. No jeżeli chodzi o gorsze warunki oświetleniowe, no to jest już trochę gorzej. Chociaż zdjęcia z głównego aparatu w zasadzie są w porządku. Te z szerokokątnego, no wiadomo, z racji innej przysłony, będą nieco gorsze, tutaj już zauważymy pewien niedobór detali, pogorszenie obzorowania barw, ale nadal możemy uznać, że jak na średniaka te fotki są całkiem, całkiem przyzwoite. A zapytacie o tą dodatkową matrycę piątkę, która rozmywa tło. No tutaj to rozmywanie też jest dosyć przyzwoite, ale w dobrym świetle. Kiedy światła jest za dużo, a dysponujemy łysinką jak ja, no to już to oprogramowanie trochę tam na brzegach gdzieś się gubi, bo nie wyłapuje tej granicy pomiędzy blaskiem czaszki a blaskiem tła. No i tu już pewne zastrzeżenia mieć można. Czasem na drobnych detalach też się to oprogramowanie potrafi pogubić, szczególnie jak tam w grę wchodzą włosy pojedyncze czy też listki. No to też bywa, że się trochę tutaj rozmywa ta granica pomiędzy tłem a pierwszoplanowym obiektem. Niemniej można być z tych fotek również zadowolony. Przedni aparat też całkiem w porządku. 25 mega, czy już możemy liczyć na całkiem dobre odwzorowanie detali. W świetle dziennym jest bardzo dobrze, tylko trzeba znowu uważać na zbyt jasne tło. Czasem zdarza się, że to tło jest przejaskrawione, szczególnie kiedy mówimy o bardzo mocno rozświetlonym niebie na przykład, albo mocno oświetlonych elementach za naszymi plecami. No to tutaj też mogłoby być trochę lepiej. Jeżeli chodzi o zdjęcia w ciemności, to też jest całkiem przyzwoicie jak na średniaka, szczególnie, że możemy się dodatkowo podświetlić rozbłyskiem ekranu. No i w przednim aparacie również mamy rozmywanie tła, tyle że już czysto programowe, bo aparat jest jeden. No i znowu powtórka z rozrywki z tylnego aparatu. Jeżeli jest dobry kontrast pomiędzy naszą twarzą a tłem, będzie bardzo dobrze. Jeżeli tło jest zbyt jasne, no to aparat się pogubi. No i jeżeli jest zbyt ciemno, również wyświetli, podobnie zresztą jak tylny, komunikat o tym, że efektu nie da się zastosować, bo jest zbyt ciemno. No i jeszcze jest panoramowanie, które trochę mnie rozczarowało, bo wymaga zbyt wiele zachodu. Tutaj naprawdę musimy dość precyzyjnie prowadzić dłoń z telefonem, dość precyzyjnie obracać tym telefonem, żeby panorama nie była poząbkowana. Udaje się. Jak się uda, to panorama jest dobra. Natomiast często bywa tak, że panorama jest poszatkowana, bo już nam ręka drgnęła, a oprogramowanie nie do końca idealnie skleja te poszczególne fragmenty zdjęcia w dużą panoramę. Jakość filmu wideo mnie nie rozczarowała, jest zupełnie przyzwoicie, obraz jest płynny, jest wyraźny, dźwięk jest całkiem w porządku. Jedyne na co można narzekać, to na brak nagrywania w 4K, a zarówno przedni jak i tylny aparat rejestrują maksymalnie tylko Full HD, no ale za to mamy też zwolnione tempo. Wygląda nawet. Interfejs fotograficzny jest dosyć przyjazny i raczej prosty, tutaj na wiele rzeczy raczej bym nie narzekał. Tym co najmniej mi się podoba jest brak szybkiego dostępu do nagrywania wideo. Nie ma osobnego klawisza, musimy najpierw przełączyć się w tryb wideofilmowania, żeby filmować, ale wtedy też już od razu mamy tryb robienia zdjęć, możemy w trakcie filmowania pstrykać fotki. No i mamy również szybki przełącznik pomiędzy obiektywami, ale
Niestety w trakcie filmowania już się nie możemy pomiędzy obiektywami przełączyć, czyli musimy zdecydować, zanim zaczniemy nagrywać, czy nagrywamy szerokim kątem, czy aparatem o normalnym polu widzenia. A po stronie zalet interfejsu fotograficznego zapisałbym obecność trybu manualnego, który tutaj nazywa się Pro, ale ma trochę, moim zdaniem, za wąski zakres regulacji, bo możemy zmieniać czułość, możemy zmienić balans bieli i ekspozycję, nie ma natomiast manualnej regulacji chociażby czasu otwarcia migawki. Trochę szkoda, bo to na pewno pomogłoby robić lepsze zdjęcia w słabym świetle. Myślę jednak, że jak na średniaka kosztującego w okolicach 1500 na aparat nie ma sensu narzekać, jest zupełnie przyzwoicie, a przykładowe zdjęcia wykonane tym telefonem znajdziecie na stronie mgsm.pl, link w opisie filmu. W opisie macie również link do przykładowych nagrań wideo wykonanych tym telefonem. Galaxy A50 zadebiutował na polskim rynku z ceną niecałych 1600 zł, ale jak dobrze poszukacie, to traficie go już o dobrą stówkę taniej. Czy warto? No, jeżeli jesteście fanami średniaków Samsunga, to zdecydowanie warto. Nie będziecie rozczarowani. Jeżeli szukacie średniaka z takim lekkim zabarwieniem klasą premium, to również myślę, że możecie się zdecydować na ten model, bo ma sporo zalet. Jest przede wszystkim bardzo fajnie wykonany, świetnie leży w ręku, podkreślę to kolejny raz, i do tego bardzo dobrze wygląda. Ma również bardzo, bardzo dobry wyświetlacz, całkiem przyzwoitą wydajność, bardzo dobry akumulator, ma mini jacka, ma potrójny slot na karty, czyli nie musicie za każdym razem wybierać, czy chcecie powiększyć pamięć, czy używać dual SIM. To tutaj jest w standardzie. No niestety nie jest wodoszczelny, ale u średniaków to raczej jest normalne. Jeżeli chodzi o zdjęcia i filmy, to też przeważnie będziecie zadowoleni. Ja tutaj najbardziej narzekałbym na zdjęcia nocne i panoramowanie, ale ogólnie jest też całkiem przyzwoicie jak na średniaka. Do tego dodajmy bardzo sympatyczny, czytelny i nieprzeładowany dodatkami interfejs, bezproblemowe działanie, jeżeli chodzi o obsługę interfejsów komunikacyjnych, dosyć dobrą jakość dźwięku. W zasadzie tutaj słabych punktów nie ma, no ale te zabezpieczenia. No, czytnik ekranowy pozostawia naprawdę sporo do życzenia. Mógłby być lepszy albo po prostu najlepiej jakby był klasyczny. To by chyba było najlepsze wyjście. Rozpoznawanie twarzy jest proste, no ale działa, przy czym nie jest najpewniejszym zabezpieczeniem telefonu. Niektórzy z Was mogą jeszcze narzekać na brak diodki powiadomień. Ja bym jeszcze z miłą chęcią powitał nieco lepsze słuchawki w zestawie. No i przydałby się też pokrowiec dodawany do kompletu, bo choć obudowa zdaje się być całkiem odporna, nie wiem jak spisze się na dłuższą metę, powiedzmy po rocznym użytkowaniu telefonu, a wiem skądinąd, że na niektórych rynkach Samsung fabrycznie dodaje od razu na dzień dobry silikonowy pokrowiec do kompletu. Czyli najkrócej podsumowując, najśredniejszy ze średniaków Samsunga nie zawodzi, a 1500 wydane na niego raczej nie będzie zmarnowaną gotówką. I na tym kończymy naszą przygodę z Galaxy A50 i niniejszym zapraszam Was na kolejne filmy, dziękując za oglądanie i za to, że jesteście z nami. Do zobaczenia, cześć!